Daj mi złapać oddech i idziemy dalej. Wolność. Już ja ci pokażę. Rzeczywiście to nie las sprytnego trolla. Mnóstwo tu niebezpieczeństw. Odwagi, wydostaniemy się stąd. Pokonali nas. Musimy trochę poćwiczyć. O rany, ojej, ojej. Oj, ouch! Rzeczywiście to nie las sprytnego trolla. Mnóstwo tu niebezpieczeństw. Odwagi, wydostaniemy się stąd. To już koniec. Kugo zrobił co mógł. Co powiesz na mały rewan? Aha, uzbrojony po zęby. Zaczynamy. Au! Daj mi złapać oddech i idziemy dalej. Ups. Hej, wyciągnij mnie stąd. Daj mi złapać oddech i idziemy dalej. Ups. Daj mi złapać oddech i idziemy dalej. Halo, jesteś tam? Jeśli chcesz wygrać, musisz mniej energicznie wciskać klawisz. Czemu się na mnie tak patrzysz? Widzisz, Hugo sobie teraz odpoczywa. Rzeczywiście jest tu ciemno, ale na tyle jasno, że widać wrogów. Miej się na baczności. Tat! Ty! Cześć, Sillo! Masz za zadanie budować fortecę. Żaden troll się nie przekradnie, aczkolwiek może ja spróbuję. Powiem ci coś w tajemnicy. Dość już mam tego przegrywania. Wygrajmy, to dużo zabawniejsze. Ups. Rzeczywiście jest tu ciemno, ale na tyle jasno, że widać wrogów. Miej się na baczności. W jaskiniach trzeba mówić cicho. Ciszej. Najlepiej nic nie mówić. Rzeczywiście jest tu ciemno, ale na tyle jasno, że widać wrogów. Miej się na baczności. Łatwo tu ogłuchnąć, hej! Niech ktoś nakarmi te maleństwo! Rzeczywiście jest tu ciemno, ale na tyle jasno, że widać wrogów. Miej się na baczności. Nie smuć się! Następnym razem na pewno dopniemy swego. No do! Jak długo mam tak leżeć? Obiecaj mi, że tym razem będzie inaczej. No, wpakowaliśmy się w niezły bajzel. Pomyślmy, jak uciec temu nieznośnemu dzikusowi. Cóż za wynalazek. Bez kompasu ani rusz. Jeśli znajdziesz skorupę sercówki, daj mi znać. Obiecałem ją w prezencie dla Hugoliny. Zacznijmy od początku i rozwalmy ich w drobny mak. No to zaczynajmy. No teraz rozumiem, dlaczego na nią mówi się, że to epoka dinozaurów. Wszędzie ich pełno, gdzie nie spojrzeć. Ten dinozaur chyba się tutaj pożywia. No teraz rozumiem, dlaczego na nią mówi się, że to epoka dinozaurów. Wszędzie ich pełno, gdzie nie spojrzeć. Hej, to nie wycieczka krajoznawcza.
Nie powinniśmy się tak długo zastanawiać. Jejku! Nie zapominaj, że jest tu pełno wygłodniałych dinozaurów. Nie chcę robić za ich posiłek. Ups. Patrz, ale piękny dzień. Mroźnie i słonecznie. Hej, wciąż przysypiasz, mój miły towarzyszu? Wiesz, przyjacielu, jeszcze za wcześnie na moją emeryturę. Nie sądzisz? Ciekawe, czy to ja tak kiepsko biegam, czy może ty jesteś kiepskim graczem? Pozbieraj się! Jesteś tchórzem czy łasicą? O! Strasznie tu zimno! Wygraj najszybciej jak się da! Nie zapomnij zdjąć rękawic, inaczej ciężko ci będzie trafić w klawisze! Auć! Czemu nie pozwolą mi po cichu przejść? A przypuszczam, że to również twoja sprawka. Ups. Czemu nie pozwolą mi po cichu przejść? A przypuszczam, że to również twoja sprawka. Hej, gotowy? Wkrótce zrobi się tu gorąco. Przepraszam. Możesz łaskawie ze mnie zejść? Patrz, ale piękny dzień! Mroźnie i słonecznie! Hej! Wciąż przysypiasz, mój miły towarzyszu? No tak, tym razem przegraliśmy. Ale obiecuję, że się poprawię. Naturalnie, o ile mi pomoże. Hej, przyjacielu, to nic nie da! Nie chcę przegrać! No to zaczynajmy! Następnym razem uważaj! I nie zapomnij, jesteśmy na Marsie! Zostaw mnie, zostaw! Jak możesz traktować takie rzeczy dosłownie? Następnym razem uważaj! I nie zapomnij, jesteśmy na Marsie! Droga Hucholino, wyciągnij mnie stąd. Po prostu poślizgnąłem się na lodzie. Nikt ci nie mówił, że na Marsie jest mnóstwo lodu? A no cóż, mamy dziś kiepski dzień. A może spróbujemy jeszcze raz? O rany, ale to pięknie! Mógłbym tak latać w kółko. Ci Marsjanie nie są zbyt życzliwi. Dajmy im nauczkę. Przygotuj się do naciśnięcia przycisku start. Już. O, ale lądowanie. Kto uszył ten strój? Nie widzisz, że jest dla mnie za mały? Dlatego tak wolno biegam. No to zaczynajmy. To na prezent, drodzy słuchacze. Koncert zakończony. Dziękuję wszystkim. Oho! Oho! Nawet nie miałem czasu zmrużyć oka po tym wszystkim. Słuchaj, następnym razem nie chwytaj przynęty. Cicho. Masz naprawdę dobry plan, ale tak czy inaczej dotrę do końca. Nie podoba mi się ten strój. Oho, nawet nie miałem czasu zmrużyć oka po tym wszystkim. Słuchaj, następnym razem nie chwytaj przynęty. Hej, kto zgasił światło? Ale zimno, znów mam się moczyć w tej lodowatej wodzie. No dobrze, dla przyjaciela wszystko. No cóż, przyjaciele. A kto to? Ale zimno, znów mam się moczyć w tej lodowatej wodzie. No dobrze, dla przyjaciela wszystko. Hugo był kiedyś leśnym trolem, teraz będzie morskim. Kotwica w górę! Hurra!
Tarra! To nie ta ryba. Oho, nawet nie miałem czasu zmrużyć oka po tym wszystkim. Słuchaj, następnym razem nie chwytaj przynęty. Raz, dwa, trzy i wypadasz z gry. Spróbujesz jeszcze raz? Bezpośrednie trafienie. Opłyńmy. Dziś jesteśmy tu, jutro będziemy na miejscu. Najwyższy czas wziąć się do roboty. Nieważne. Następnym razem zobaczymy, kto będzie górą.